Witajcie, witajcie kochani w następnym dniu przebudzenia piąta rano. Budzę was swoim głosem, budzę was modlitwą i Bożym Słowem. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak Słowo od Boga nas uzdrawia. Uwielbiam te wszystkie fragmenty, które mówią w Piśmie Świętym na temat słuchania Boga. Dlatego również prowadzę szkołę słuchania Boga, bo uważam, że to jest po prostu podstawa podstaw. Najważniejsza kwestia w życiu chrześcijana, żeby nauczyć się słuchać, żeby nauczyć się słyszeć, a później, żeby być posłusznym i wcielać to życie, a potem wcielać to słowo w życie. W ten sposób jesteśmy rozwijani, zabezpieczani przed różnymi pokusami, problemami. W ten sposób również jesteśmy uzdrawiani. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie otworzyli psalm 107. On jest po prostu rewelacyjny, polecam wam go w całości. Teraz nie będziemy go czytać całego ani analizować, ale cały jest świetny. Skupimy się jedynie na wersecie 20. To jest mowa: posłał swoje słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. Wcześniej jest mowa o tym, że ci, którzy się buntowali przeciwko słowom Boga, pogardzili Jego radą, siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem. Czyli taki stan, kiedy nie słyszy się Boga, kiedy się Go nie słucha, kiedy się nie ma mądrości. Nawet jeżeli tego nie widzisz, nawet jeżeli tobie się wydaje, że z tobą jest wszystko okej, że twoje życie jest świetne, to z Bożej perspektywy jest to żałosne życie. Bo prędzej czy później skończy się w niewłaściwym miejscu, skończy się nie tak jak trzeba. Albo być może tylko ty odbierasz, że one są takie wspaniałe, a twoje otoczenie niekoniecznie. Kiedyś będzie sąd, kiedyś wszystkie księgi zostaną otworzone, kiedyś wszystko się okaże, jak to było naprawdę. Tak więc kochani, żeby nie siedzieć w tej ciemności, żeby nie być spętanym, żeby nie być w żadnym więzieniu, potrzebujemy słyszeć Boga, potrzebujemy usłyszeć Go. Mieć szeroko otworzone oczy i uszy na to, co On robi i mówi. I żeby to zrobić, to oczywiście musimy tego chcieć. Musimy jakby uznać, że potrzebujemy tego słowa. I dlatego tutaj czytamy w 20 wersecie, że Bóg posyła swoje słowo po to, żeby nas uzdrawiać. Kiedy ci, którzy byli tacy w niewoli, spętani, smutni, w tym cieniu śmierci, wołali do Boga, wołali, bo czuli swoją nędzę, to On posłał swoje słowo, żeby ich wybawić. I tutaj dochodzimy do sedna tego wersetu. Dlatego, że kiedy jest nam ciężko, kiedy mamy problemy, kiedy wołamy do Boga: Boże, pomóż, Boże, zrób coś, spraw, żeby było mi łatwiej w życiu, to oczekujemy, że Bóg się będzie litował nad nami, że On okaże swoją miłość, przyjdzie, będzie nas głaskał, tulił, pokaże, że nas kocha, pokaże swoje współczucie. Tymczasem tutaj czytamy, że Bóg to, co robi, żeby nam pomóc, to jest posyła swoje słowo. I to jest niesamowite, bo możemy myśleć, że pomoże nam, kiedy po prostu odczujemy miłość. Ale my musimy się czegoś nauczyć. My musimy w Bożych słowach rozpoznać mądrość i tą mądrość później wdrożyć w swoje życie. I dopiero to nam pomoże. Dopiero to nas wyprowadzi z ciemności. Bo oczywiście Bóg współczuje naszej biedzie, naszym nieszczęściom. On jest przy nas blisko. Ale On nie jest tylko tym, który przytula. On jest tym, który chce nas wyprowadzić na wolność. On chce dać rozwiązanie naszej sytuacji, żebyśmy już więcej nie musieli do Niego wołać, w tych kwestiach przynajmniej. Żebyśmy nie musieli ciągle w te same dołki wpadać. Żebyśmy nie musieli ciągle prosić o te same rzeczy. Ciągle chodzić od osoby do osoby, prosząc o modlitwę, o to, żeby nas podnieśli, żeby nas pokrzepili. Ale żebyśmy sami mieli pewne narzędzia, które nas zabezpieczą, po pierwsze, żeby nie wpadać w te dołki, a po drugie, nawet jeżeli znowu coś się przytrafi, to będziemy wiedzieli, jak sami z tych dołków wyjść. I to się nazywa dojrzałość. Bóg pragnie nas prowadzić do dojrzałości. To jest zupełnie tak, jak jest małe dziecko i przybiega do mamy, bo się potknęło, bo go boli, bo ma rany, leci krew. I przede wszystkim potrzebuje, żeby mama wycałowała, przytuliła, współczuła. Ale również mądra mama po zaklejeniu ranki plasterkiem zaczyna tłumaczyć dziecku, co zrobić, żeby później nie było tego samego, żeby znowu nie było tej samej rany. Co zrobić, żeby się zabezpieczyć. I kiedy takie dziecko rośnie w mądrości, potem samo widzi, że pewne
czynności, pewne wcześniejsze rozważania w tej kwestii go zabezpiecza. I już nie musi w wieku 40 lat lecieć do mamy i prosić, żeby go przytuliła i wycałowała, bo tak bardzo boli rana, tylko już sam wie, jak sobie radzić, kiedy ta krew cieknie. Tak więc, kochani, to, że codziennie czytamy Boże Słowo, jest w tym głęboki sens. Tu nie chodzi jedynie o to, że to Słowo w tym momencie nas pokrzepia, podnosi, czujemy się w tacy naładowani, nasz umysł jest odmieniony. Oczywiście też jest ważne, ale to Słowo uczy nas na przyszłość. Ono nas zabezpiecza przed różnymi decyzjami, przed różnymi krokami, które byśmy podjęli, postawili nie w tym kierunku, co trzeba. Boże Słowo wyprowadza nas na wolność i dlatego uczymy się od Boga, dlatego słuchamy Go, dlatego, że On jest wolnością, gdzie Duch Pański, tam wolność. I On prowadzi nas ku wolności. On nas wyprowadza z cienia śmierci, także już nie musimy podlegać tym samym prawom, którym podlegają ludzie, którzy żyją bez Boga. Ludzie, którzy myślą tylko jedynie o tym, żeby było przyjemnie w życiu, żeby dogodzić potrzebom swojego ciała. My zaczynamy mieć wtedy inne myślenie. Mamy perspektywę wieczności, mamy perspektywę tego, co się będzie działo w przyszłych wiekach, w przyszłych pokoleniach i robimy wszystko według Bożej woli, tak żeby Jego plany się wypełniły. Tak, żeby nie tylko nam było dobrze, ale przede wszystkim, żeby Boża wola się pełniła, żeby Boże Królestwo się poszerzało. Takie myślenie perspektywiczne, nazwijmy je, jest naszym przywilejem. Nawet jeżeli my tego nie pojmujemy, co będzie po nas, co Bóg robi w tym samym momencie w różnych częściach świata, dlaczego my mamy zostawić swoje przyjemności dzisiaj wieczorem i poświęcić je na modlitwę, ponieważ Duch Święty nas nakłania, żeby modlić się o kogoś, kto jest w Afryce albo w Pakistanie. My możemy nie rozumieć tych wszystkich rzeczy, ale kiedy jesteśmy posłuszni, to wypełnia się Boża wola i kiedyś w przyszłości Bóg nam pokaże, jak kluczowe to było, jak ważne to było, że usłyszeliśmy Jego głos, że byliśmy posłuszni i zrobiliśmy to, co trzeba. To pomaga w tym momencie pewnym ludziom gdzieś tam, my nawet o nich nie wiemy, nawet ich nie znamy, ale to pomaga również tam, ponieważ przez to, że jesteśmy posłuszni, przeczyszczamy swoje uszy jeszcze bardziej na przyszłość. Słyszymy, idziemy, robimy, jesteśmy posłuszni i to stawia nas w takiej pozycji słuchającego na przyszłość. Potem jak Bóg będzie znowu coś do nas mówił, to my będziemy słyszeć. Jeżeli w odwrotny sposób, patrząc na to, będziemy słuchać, ale nie będziemy posłuszni, to zatwardzamy swoje serca. Także następnym razem będzie nam trudniej usłyszeć, potem jeszcze trudniej. I potem może być taka sytuacja, jak to było w przypadku Saula, który na początku był Bożym ulubieńcem, został wybrany jako król i Bóg do niego mówił. Bóg posłał swojego proroka, żeby go prowadził. Ale on przez błędne decyzje, przez nieposłuszeństwo zatwardził swoje serce. Także już Boży Duch od niego odstąpił. Przyszedł zły duch. I Saul, który szukał rady, który chciał zrozumieć Boże plany, nie mógł ich usłyszeć, aż poszedł do wróżki. Znamy tę historię. Poszedł do wróżki, zrobił coś, co Bogu się już totalnie nie podobało i rozmawiał tam z demonami. Tak więc nie chodzi o to, żeby być takimi ludźmi, którzy słyszą i nie robią. Chcemy być posłuszni. Drogi Boże, my chcemy dzisiaj przyjść do Ciebie i powiedzieć Ci, że jesteśmy gotowi do tego, żeby słuchać. Dzisiaj chcemy słuchać Ciebie. Chcemy, żeby Twoje słowo, które posyłasz, nas uzdrowiało, żeby nas uwalniało, żeby nas wyprowadzało z jakichkolwiek nieszczęść i trudności, w których teraz jesteśmy, ale żeby również nas zabezpieczało na przyszłość. By Twoja wola, Twoje plany odnośnie przyszłości się wypełniały w nas i przez nas. Żebyśmy nie stawali w poprzek tego, co Ty chcesz zrobić na świecie, ale byli po linii, żebyś mógł nas używać. Żebyś mógł uznać nas jako sługi użyteczne. Jako tych, na których możesz polegać. Tych, którzy mówią, ja jestem, użyj mnie, jestem tutaj, jestem dostępna. Boże, chcę poświęcić swój czas i swoje życie, żeby razem z Tobą współpracować, żeby robić to, co słuszne i sprawiedliwe. Ty czynisz rzeczy, które są cudowne i sprawiedliwe, i cudowne i głębokie, mądre i ja chcę również je czynić. To jest największy przywilej i radość, kiedy mogę przyłożyć rękę do czegoś takiego. Kiedy inni ludzie też mogą mnie błogosławić, ponieważ odczuwają już
skutki, dobre skutki tego, co robię, tego, co Ty robisz przeze mnie. Drogi Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że możemy czytać je codziennie i że możemy wzrastać w mądrości w tym, co Ty nam pokazujesz. Poddajemy się Twojemu duchowi, Twojemu prowadzeniu na dzisiaj i będziemy z uwagą słuchać, będziemy otwierać Twoje słowo, będziemy czytać cały Psalm 107, tak żebyśmy byli mądrzy, tak żebyśmy rozumieli pełen obraz tego, co Ty mówisz. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ja to uwielbiam, wiecie, uwielbiam. To jest najfajniejsza rzecz na świecie. Móc nauczać Bożego Słowa. Móc przekazywać innym Boże Słowo, Bożą mądrość, która jest lekarstwem. Lekarstwem dla duszy, dla ducha, również dla ciała. Wyprowadza nas z ciemności. Nie ma nic wspanialszego. Kochani, dzielcie się również Bożym Słowem. Nie trzeba być certyfikowanym kaznodzieją, żeby móc opowiadać innym o Bogu, żeby móc im wysyłać SMS-y, żeby móc narysować piękną kartkę i wpisać tam werset biblijny i komuś dać. Nie trzeba kończyć studiów teologicznych, żeby nagrywać filmiki na YouTubie i żeby móc opowiadać o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Naprawdę nie trzeba być wysokim lotów specjalistą od tych spraw, żeby po prostu powiedzieć, co Bóg zrobił dla mnie i w moim życiu. Tak więc róbcie to, kochani. Róbcie, napiszcie w komentarzu, czy już to robicie i w jaki sposób. A my widzimy się jutro rano z Panem Bogiem. Pa, pa, pa.